Witam wszystkich serdecznie, z tej strony jedyny taki Sebek, a to jest kolejny odcinek z cyklu War Thunder, przejedźmy się czołgiem. Tym razem będziemy jeździć pojazdem, który nazywa się Samowenter Łotato da 90 przez 52 Breda 501. W skrócie Breda 501 i tak będziemy takiej nazwy od teraz używać. Cóż, był to włoski kołowy niszczyciel czołgów, który został opracowany, zbudowany, znaczy zbudowano aż dwie sztuki i w pełni uzbrojono. Przeszły testy, pojazd spisywał się znakomicie, z tym, że no niestety w 43 Włosi poddali się aliantom, no i już nie zdążono wrócić pojazdu do masowej produkcji. Czym jest ten pojazd? No to jest pojazd kołowy z armatką 90x53, którą mieliśmy okazję widzieć na innym pojeździe, też niszczycielu czołgów włoskim, Samowenty właśnie 90x53. Z tym, że tamten był pojazd gąsienicowy, no tutaj mamy tą potężną armatę zamontowaną na kołowcu, który prawdopodobnie będzie znacznie szybszy. No i zobaczymy, jak to się będzie spisywać. Otwarty przedział bojowy, no niestety, ale tamten też miał otwarty i tamten miał strasznie mały zapas amunicji, a mimo to jakoś sobie radził. Natomiast tutaj zapas amunicji mamy aż 30, więc pewnie tak z 15 będę woził, więc myślę, że to już nie będzie nas tak trzymało blisko baz, więc będziemy mogli gdzieś tam się bardziej pobawić, poflankować. No zresztą zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przejdźmy do akcji. Mapa Europa Wschodnia, tryb dominacja. Jedziemy. Wo. Stój. Nie, no co za kaszana. No. No teraz... To wyfrunął z kapci. O! Dobra. Ale już nas namierzyli, więc trzeba by się stąd zawijać. A, kolejny. Gdzież on tam jest? Dobra. Trzech mamy. Spadamy. Mamy cię. Mamy czwartego. Headshot. Okej, niech będzie headshot. Jest tu jeszcze ktoś taki? O, jest. Ale się schował. Ale się wyłania. I mamy piątego. Skupany. Ale coś jeszcze jedzie. Coś tu jeszcze jedzie. Gdzie ten maluch? Gdzie ten maluch jest? Tu coś jest. To chyba to. Siedmiu dopadliśmy, dobra. Kurczę, dwóch klientów.
Ten mógłby dostać mocniej. Ale nic, może poprawimy. Dobra. I tu się coś przedarło. O, widać. Widać zgrabną dupkę. O, tu coś jeszcze przyjechało. Nie zginął za pierwszym razem, no to może zginie za drugim. Dobrze. O kurczę, tylko dwa pociski. Dobra, został jeden pocisk. Trzeba się zmywać, tak jakby. Śnieżna Dolina Antrym, dominacja, jedziemy. O proszę, proszę. Tutaj mamy takiego maluszka. Ale przetrwał ten strzał. Okej. Tu coś widać. I już nie widać. Tu nasi wyjeżdżają. Gdzie ten KW? O kurczę. A! Udało się. Myślałem, że nas rozwali, ale nie. Nie przymierzył, także dobrze. Na B mają problem. To jedziemy na B. Kurczę. Jeden mniej i... Dawaj, cofaj. Na prawej. Kurczę, jedzie tu. Jeszcze 18 sekund, no. Ja pierdzielę, ostrzał we mnie wejdzie zaraz, no. Ja nie mogę, nie trafiłem. Ale spadamy stąd. Coś było. Dobra. I teraz kwestia, czy on wie, że go zajadę od tyłu, czy nie. No. Tu się nie popisał. A nie, z tamtej strony. Ale już tam nikogo nie było. No dobra, to mamy 5 fragów, 1 asysta. I jeździmy dalej. Kamienna twierdza, tryb dominacja, jedziemy. O proszę. Tu jedzie ku nam.
przestał chwilowo jechać, ale jeszcze dycha. To już też przestał dychać. I mamy oficjalnie pierwszego fraga. O, tu kolega po fachu przyjechał bredą z drugiej strony. No i spoko. O. Jeszcze puma. O kurczę, tutaj pojawił się jakiś Sherman. Dziabnął go ktoś, ale trzeba go dobić. Dobra. Co tu się wydarzyło? A tu się wydarzyło. No, taki średnio udany ten strzał bym powiedział. Tu jest skubany, dobra. Już cię widzę, już cię widzę. Dobra. Trzeciego mamy, ale gdzieś ta ciężarówka tam nam bruździ trochę. O! Czyż by ją zdjął? Nie, jeszcze nie. O, teraz ją zdjął, dobra. O, stój. O, więcej jedzie niż jeden. Okej. Bardzo ładnie się zatrzymałeś. Ale gdzieś tu jeszcze. O, tutaj jest. O, i widzi mnie. O, skubany. A jak mnie widzi, to nie jest za dobrze. Myślałem, że będzie łatwy piąty frag, ale nic z tego. Właśnie. Nie opuszczę działa, no serio. O, tam z przodu coś jeszcze daleko jedzie. O, tutaj też dwa czołgi, kurde. Ale najpierw załatwmy to. Co to tam jest? O kurczę, tutaj, tam. Pełno tego. A, silnik tylko. Dobra, tamtego mamy. Piąty. Czy będzie szósty? Jest szósty. Czy uda się siódmy? Ładuj. Jest i siódmy. A tu coś jeszcze było. Coś tu jeszcze było. A tam coś jeszcze przejmuje z pojazdu. Ale nie, no beznadziejny ten strzał. Szkoda, mało brakło, kurczę, byłby ósmy, no. Dostał, ale tak jakoś kaszańsko, no i... No, tutaj
tutaj mnie tak... Trafił, nie trafił. Zabił. Trudno. Przejdźmy do następnej bitwy. Pola Normandii, tryb bitwa i jedziemy. Dobrze, coś tu jedzie. 24 wypatrzył mnie, ale udało mi się go dopaść tuż przed tym, jak on dopadł mnie, także jest nieźle. Tam coś jest. Dalej tam jest. Albo już nie. Nie, strzelają się jeszcze. Dobra. M4A2. No i dobra. Mamy go. Co? Nie wjechałem? Aha. Ktoś tu musi być na to. W takim razie. Jest skubaniec. Jest tutaj. A, spakował go, dobra. Ostrzał artyleryjski, więc to nie wróży mi nic dobrego. Ja pierdzielę, dobra, spadam z tego. Ach, wypatrzył mnie już jakiś skubaniec. Ostatnim ruchem udało się go jeszcze, ale już tutaj następny mnie widzi. A może nie? Tu jedzie. Dobra.
kurde! Poważnie. Tutaj podjechał. Nikt go nie widział. O ja cię pierdzielę. Nic, mamy drugie użycie. Spróbujemy. Może chociaż obronić bazę. To jest. Ajajajajajaj. Okej, następny. Jest. Jest jeszcze jeden. Dobra. Mamy piątego w takim razie, co prawda po podwójnym użyciu, ale... Ale jest. Tu jakiś skubaniec się. Gdzież tam jest? No gdzieś tam jest. No tu cała masa ich jest chyba. A ja tak przez środek zapierdalam. Coś po prostu mnie chyba pojebało. Dobra, jakoś przejechałem i żyję. Tu jest wrak. Ale tu coś jeszcze jest. O kurde. Dawaj. Dobra. Szósty i... Siódmy. O kurczę, ale tam... Nie, chyba nic nie ma, ale tu po prawej stronie... Dobra, też bezpiecznie w miarę. Jest tu coś. Widziałem, kurczę. I działo, rozpierdzielił. A Holender, jasno. O kurde. Jeszcze z dupy strony. O. To by było na tyle, jeżeli chodzi o grę tą maszynką. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Piszcie w komentarzach, jeżeli mieliście już okazję na przykład grać tą maszynką, jakie są wasze wrażenia. Oczywiście możecie wybierać maszyny do następnych odcinków. No i krótko o jeździe właśnie tą maszynką. No, pojazd dosyć specyficzny. Do wad należy zaliczyć spore rozmiary i otwarty przedział bojowy, co niestety sprawia, że łatwo zginąć. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o główne zalety, no to mobilność i działo, które pozwala nam się dostać na w miarę szybko na dogodne pozycje, oflankować przeciwnika, no i wykorzystać naprawdę to potężne 90 mm działo.
Także zachęcam do zagrania tą maszynką, jeżeli ktoś nie grał. Jeżeli grał, no to tak jak mówiłem, podzielcie się w komentarzach waszymi wrażeniami. Może są zgoła inne niż moje. No i co? Widzimy się chyba w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej.